Cześć Romeczku, pozdrowienka ode mnie i od Arka, czyli Bartka, Zem jak miłość, pasjonaci aut, czyli Marcin, Arek, pozdrawiają pasjonaty aut, czyli ciebie Romeczku. No i wiesz, jakbyś tam wyrwał jakąś furkę z Niemiec, jakby tam Niemiec mocno płakał i udało ci się ją ściągnąć do Polski, to pozdrowienia. Hej. Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dawaj, dawaj! Krzysztof, pozdrawiamy z Morza Czarnego. Jakie piękności mamy. Dobra, jeszcze raz od tego zacznę, bo na końcu pójdzie, ale zacznę od tego ten materiał. Zaginęła mi gdzieś jedna dziewczynka, której mają pomagać. Widzu wysłał, nie pamiętam, czy Messenger, czy na WhatsAppie, czy na Instagramie, czy na SMS-a, czy na mailu. Wszędzie mam, wiecie, wiadomości dużo. Nie wiem, gdzie mi to zaginęło. Daj mi to jeszcze raz, proszę. To była dziewczynka. Dużnie wysłałeś mi profil jej mamy na Facebooku, że jako wiarygodność, że macie kontakt, że trele morele. Dajże mi to opie szybko, bo mi to uciekło, przepraszam, ale tak się dzieje w natłoku ogromnym, naprawdę. I szybkim wstępie życia. Pozdro, czekam na informacje, bardzo ważne jest. Pozdro, cześć. Siema, Dejros. Zacznę w te słowa. Szlak trafi tą pogodę. 15 stopni, 7 rano, 14 sierpnia 2019. Tu wasz Roman, znany jej piekarnik. Może mikrofalówka nawet. Ja cię kręcę. Słuchajcie mnie uważnie, bo to jest rzecz bardzo istotna. Wczoraj byliśmy po świeży towar. Towaru świeżego w brud, pod dostatkiem. A, żeby nie było, jestem w bluzie, natomiast mam krótkie porteczki i klapeczki plażowe typu japoneczka. Te takie, wiecie, zielono-żółte. Brazylijskich barwach. Czy to jakieś światła są, czy to jest automatyczne, co wszystko w tym Tico zwariować można. Jest. Wczorajszy dzień był bardzo piękny i wczoraj zrobiliśmy nowy rekord. Mianowicie o godzinie 13 wszyscy już mieli kupione samochody. 19:15 pan Roman był w domu. Gdzie przypominam, tydzień temu byliśmy o 2 w nocy prawie. Nie dość, że późno wyjechaliśmy, to jeszcze był wypadek i staliśmy w korku 3 godziny prawie na autostradzie A4, gdzie łaziłem w skarpetkach po gorącym asfalcie po A4, co mi się naprawdę rzadko zdarza. Gdzieś taki jestem, jakiś taki przychudzony. Chrypka, bo wczoraj jeszcze powiem, bo opalenizna grecka można bardziej podjarać. Nie wiem, czy widać, ale mam odbite tyle, co mi szyja karczysko wystawało. Tak mnie jarnęło jeszcze wczoraj dodatkowo na libańsko-berlińskich przedmieściach. 27-28 stopni było, słonecznie, bezchmurnie. A to kurde, to jest... Odechciewa się żyć. Tym bardziej odechciewa się żyć, jak człowiek czeka, aż pójdzie na emeryturę i dostanie pensję z ZUS-u. Dopiero się odechciewa. Ale FR, jak zrobił sobie czarne lampy, czarne sprayem, tak czarne jak samochód. Kurde, tak nie można chyba wyglądać. Lampa jest nieczytelna, ale zobaczymy, czy cokolwiek w ogóle... No nie świecą mu te lampy, chyba że mam wyłączone. Co za gamoń. Tuningowe są jakieś tam przydymiane, ale super czarne to... O, nawet widać stopy. Tam goni kogoś, lagunę goni. Dobra, jechaliśmy wczoraj. Pozdrawiam bardzo ekipę z Białegostoku. Ekipanta z Warszawy, z samej Warszawy, ze stolicy. Pozdrawiam Białystok, który dojechał swoim autem, a inna ekipa z Białegostoku dojechała do Wrocka, żeby ze mną się kulnąć. To był chyba tata z synami, chłopaki. Na pierwszym placu już kupiliście piękną Astę. Rok chyba 11, bo nie byłem przy zakupach, tylko widziałem okiem kamery chwilowo. 1.4 turbo czarna. Ten tam hatchbacku, czy jak tam się nazywa. Fajna. I nie wiem, pół godzinki już, czy tam godzinka już zakupione. Warszawa zakupiła na pierwszym placu Insignię.
chyba 10 rok, bo też tam się nie kręciłem zbyt dużo, miałem biegania z innymi chłopakami sporo. Bracia białostoczczanie, jeden łysy i bez brody, drugi kudłaty i z brodą taką 1,5 kg jak rumca jest. Bracia niepodobni, panowie, trzeba albo jakoś tu zweryfikować, żebyście jakoś byli braćmi podobnymi, żartuję. Chłopaki kupili Golfa Plusa po lifcie z 11 roku. Miał jakiś drobiazg na drzwiach, ale 11 rok w tym pieniądzu, kruca, fix. Aż miło było, proszę ja was, proszę ja was. Jeszcze wrócę do naszej podróży na wyjazd, bo rano sobie śmigamy. Zbieramy ekipę z Wrocławia, ze stacji tej co zwykle. Pozdrawiam ścigających nas Peugeota 106 chyba wtedy, cwaniaczki. I proszę państwa, mijamy tira, setnego tira i nagle jeden tir, pompa i światłami w nas. Wiecie, jak zaświeci tir te swoje reflektory, doświetlenia zakrętów i te inne halogeny, to przecież tam prawie się lusterka poskładały z tego prądu. Pozdrawiam pana kierowcę tira, bardzo nam było przyjemnie. Cieszyn pozdrawiam oczywiście równie gorąco. Przykro mi, wczoraj tematów znów nie było, tak jak 2 tygodnie temu. Także które są lepsze i gorsze dni. Jak są auta, których nie ma, to ja wręcz odradzam, spadaj na drzewo, nie mogę cię zabrać. Warmski weźmie, ja sobie coś kupię innego. Szkoda pieniędzy na wyjazd. Jak czegoś nie ma, a chcecie kupić to właśnie, to tego nie ma, to ja odradzam. Ale mogę wam tego poszukać. Ktoś dzwonił, czekajcie. A potem oddzwonimy. I tego właśnie. A! Jeszcze stacja BP. Śmiałem się, bo chłopaki jarali tam przy koszu na śmieci na stacji. Zatankowaliśmy, zapłaciłem, idę siku, a potem idę usiąść. Taka cisza ogromna w tym kiblu, myślę, ja pierdzę. To ta stacja, gdzie mnie obrobili w styczniu. Na pieniądze. Proszę państwa, siadam i słyszę nagle zamknięcie damskiego głosu. O, no Krysia, no Krysia, tu Grażynka, no. Myślę, kurde, sprzątaczki. A nagle szarpie mi klamkę. Ja pierdzielę, mówię, trzymam ten cycek zamykający, żeby się nie obsunął, bo poza nieco krępująca u pana Romana. Ty! Nagle słyszę męski głos. Przepraszam, czy to męska, czy damska obligacja? A panie, wie pan spokój, co za różnica, czy męsko, czy damsko? Kurwa, mówię, jakie dziwne, nie? Facet tam siku z wizuara, a te dwie. Jedna tu z prawej obok pana Romana, druga tu z lewej obok pana Romana wchodzi. I słyszę suwaki, siadają. Jedna tu, druga siada, a pan Roman siedzi, żeby też nie upsyknąć. Kurde. Tak było. Kurde, niby panika, niby nie, ale dwie obce baby. Bez majtek, na wyciągnięcie ręki. I nagle słyszę z lewej, jak koń na blachę, poszło, Jezus Maria, z prawej, poprawka. Pan Roman, zameczek, suwaczek, gumeczka, majteczka, papierek, ucieka, rączki myje, a śmieje się po drodze. Ale jak dopiero zobaczyłem, jakie to były dziewczyny, 65 plus, mocno, w mohorowych nadzieniach głowy, a to mówię... Mogło być nieszczęście. Kurde. Dobra, tyle tej trudnej historii. Niby śmieszna, ale taka trochę spanikowana była. I co? O, ktoś tu czeka. Pozdrowienia i życzenia poszły. Dostałem SMS-a od małżonki. Pozdrawianego osobnika z życzeniami urodzinowymi. Z dniem jednym spóźnienia. Czecho, cześć. I się okazuje, że osobnik jest z Łomży. Te SMS-y od małżonki, od obcej kobiety, no kontakt słaby jest. Czyli SMS co 24 godziny. Przeprosiłem, że nie mogę jakby zadziałać. To ja cię nie widzę, jak jadę, tylko do czytania jest dobre. Zadziałać w sposób taki, żeby było dobrze. Teraz będzie pozdro jeszcze raz, tylko sobie dobędę z zasobów. Już mam. Był to Arek M. Mówiłem życzenia na hali z Rąsi. A to jest po prostu Arkadiusz Modzelewski z samej Łomży. Jest to facet, który prawdopodobnie uprawia łomżing, tak jak połowa Polski. Fajna reklama z tą Łomżą, naprawdę. I chłopaku, w końcu wiem, kim ty jesteś i skąd jesteś. Prawda? O Jezu, bo mnie tylnie tą korsą. Nagle wsteczne. Te co, najlepszego raz jeszcze. Pytałem w którymś moim tam... filmiku.
Tylko znałem twoje imię i nazwisko, nie wiedziałem skąd, nie wiedziałem co robisz. A tak to już wiem, przynajmniej jesteś z Łomży i domniemuję, że zajmujesz się Łomżingiem. Także co, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że tychy zostały odpowiednio potraktowane życzeniami, że to się ukazało 13 odpowiednio w dobrym czasie. Czy Robert, czy wy jeszcze tychy sobie albaniujecie, czyli w sensie macie jeszcze wakacje? Jeżeli tak, to pełna gitara. Nikomu nie zazdroszę nigdy wakacji, przenigdy. To jest wasz czas, wasz wybór, wasze miejsce, wasz spokój, wasz wypoczynek. I w takim przypadku kij każdemu w otwór, jeśli wam zazdrości. Amen. Wracając do berlińsko-gibańskich przedmieści. Jakoś tak piździ, no fakt, że low, low, low. Może fotel podgrzeje? I kierownicę sobie podgrzeje. Nadal tylko do sprzedania. Niedrogo. Wypas maksymalny. Jak jest kierownica grzana i najnowszej generacji LEDy z przodu, co znaczy i fotele w pamięciach i przejechane jest 206 tysięcy z serwisem w Sowku, wyciąg z serwisu Zaremskima, to znaczy, że coś się będzie działo. Tego takiego księdza pamiętacie dziwnego, co był dziwny tam z tej jamony gadał? Jeżeli twoje dziecko ma czarne włosy i czarną skórę, wiedz, że coś się dzieje. Gość miał rację sporo w tym. Był prześmiewany, wyśmiewany, rozśmiewany. A gość ten miał sporo racji. Nieistotne. A Jezus, to grzanie fotela muszę raczej wyłączyć. Na jedyneczkę. Ale nie wierzycie, nie użycie jak kierownica grzeje. Tylko. Po minutce czy po półtora. Poczekajmy nadal. Chwilę dalej. Co to tam? Na pierwszym placu to. Przyjął nowy prezes. Znany mi Janosik. Witajże prezesie. Gdzie on tam pojechał, to nie wiem. Astra, Golfik, Insignia. Okej. Okay. 11 z haczykiem pojechaliśmy z pierwszego placu. Ekipa z Białegostoku pojechała zarejestrować auto. Dwie z Białegostoku. Ci chłopcy, którzy przyjechali, bracia, w sensie brodaty Rumca jest plus łysiuteńki jak kolano, brat jego szanowny. Pojechali rejestrować i co? I pojechał rejestrować i Astra pojechała do rejestracji, aha, Golf Plus, tak jest, Golf Plus, 11 rok do rejestracji i był cynk, że wszystko gra, chłopaki poogarniały, termin się zgadzał, teraz będę dzisiaj dzwonił, pytał, czy dojechali szczęśliwie, bo pogoda być może w całym kraju była fatalna. A u Niemca zawsze jest bosko, zawsze jest ciepło, zawsze elegancko, zawsze kulturalnie i zawsze jest co? Słonecznie, nawet zimą. Rzadko kiedy wiadomość, proszę o dzwonienie. Mogę oddzwonić. Naprawdę w kanciapce oddzwaniał typu biuro. Pojechaliśmy na plac drugi, gdzie roboty nie było zbyt wiele, bo jak jest tyle tematów, a ludzie mają otwarte głowy, powtarzam, otwarte głowy, na zakup samochodu i chcą auto kupić, to... Hello. Ford S-Max, pierwszy właściciel, szklany dach, ładne kółko, czyściutkie wnętrze, tylko do poodkurzania. Listopad, 6 rok, konsultacja z lakiernikiem, czy na całym aucie, 190 do 200 na całym aucie, albo grubo psiknęli, idealnie równo, równiusieńko. Nigdzie nie ma śladów, żeby śrubka, czy uszczelka, czy coś, nigdzie. Lakiernik mówi, bywają sytuacje. No, piękne jazdy testowe, dynamika, siedmiomiejscówka, dobry pieniądz, jakiś szalenie cudowny, ale jak na prywatne użytkowanie, to stan samochodu przede wszystkim, potwierdzenie sprzęgiełko, no kurde, tarcze 4 nowe, kloce nowe, można hulać. I tam jeszcze padła Insignia, chyba również na Białystok, że byliśmy za Berlinem, poza miastem, tam gdzieś na wsi mniejsza kolejka na rejestrację, chłopakom tam się jeszcze dało radę ogarnąć rejestrację. Do 2 godzin mieli to mieć wszystko porobione, nie dali cynka, czy żyją, czyli rozumiem, że żyją. Taka jest umowa. I prośba do was, mówcie do mnie zawsze rano, bo znów się z reguła, ależ kierownica gorąca. Cała? Tam jakiś chyba patyk dali z prądem czy zapałkami, to ktoś podgrzewa, nie? To jest dobry patent.
Włączmy, szkoda prądu. Prze, to w ogóle zagrzanie. I proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, o czym gadałem, o czym? I co, my pojechaliśmy sobie dalej. A, mówcie do mnie, może już o poranku, Zaremski, dawaj smycze i naklejki. Bo teraz się mi grupa rozeszła już o 13, zazwyczaj po południu daje siatę tam z tymi giftami, tam sobie każdy wybiera smyczek, ile chce naklejek, ile chce i jakie kolory chce. A tym razem, a czy tu, jeden, Nowy Sącz, pozdro góry, Nowy Sącz jedzie, S-Max za nim, pan Labecia wczoraj zawiózł, tylko wziął jeden, kurde, przepraszam ekipę, resztę, że nie dostaliście towaru, jak coś to myślicie mi, adresy wyślę wam pocztą, oczywiście na swój koszt. Proszę Państwa, pan Labecia wczoraj zawiózł auto do... Pozdrawiam pana Mariusza Pszczółkowskiego z Pszczółek. Czubaszki, czubatki, tak jakoś to było. Ale ruch z rana. To mi tu Wi-Fi łapie. Na 300 metrów, chyba, że na kablu jestem. Pozdrawiam, bo pan Labecia wczoraj przywiózł auto Golfa Plusa z zeszłego tygodnia, zakupionego dla widza. Delikatnie tam po zderzaczek, no mówię, kurde, no dzwonię, mówię, jak jest, zdjęcia wysyłam. Panie, daj pan spokój, mówi pan Mariusz. Pszczółek, kurde. I mówi pan, daj pan spokój, tylko auto koło domu, to tyle lat. Rozsądne bardzo, dziękuję, podejście. Poza tym 1.9 TDI, fajny pieniądz, fajny stan, przebieg zgodny z tym, co jest, kartki, naklejki, kierownica, wszystko się zgadzało. Klima hulała. Proszę Państwa, i pan szanowny Mariusz mówi do mnie, bo na głośno mówiący pan Lawaciarz, panie Krzyśku, bo nie wiem, podpisywać jakieś kwity na te pieniądze, nie pieniądze, pieniądze, nie pieniądze, pieniądze, nie pieniądze. Będę mówił. I konwersacja, wszystko. Jeszcze będzie prezent. Powiem wam, co dostałem. Kurde. Oby to nie była koza. Albo, proszę Państwa, wyrób pędzony nocą. Matko, ja się wykończę. Bardzo dziękuję, że się auto podobało. Drugie auto jechało gdzieś w okolice Warszawy. Co to było? Coś to było. Też pewno, jak znają życie, duże auto. Kto chciał ode mnie, proszę Państwa, żebym wyszukał Audi, bądź Insignia, bądź Mondeo w automacie, śmiało temat podejmuję, to są w drugiej budzie. 5 do wyboru. Czasami 1, czasami 8. Niestety Nissana Juke'a, następcę sławnej Multipli, według mnie, brzydactwo, były może 5 sztuk. Nie znalazłem również tego Range Rovera wielkiego, bo nie daliśmy na plac z rozbitkami. Woga, czy jak to tam się zwie. Tutaj z racji tylko odwiedzenia niewielu placy, połowę z tego co zazwyczaj. Odwiedzenia małej ilości placy, będzie krótki materiał filmowy. I to wina kupujących jest. Ale mam z zeszłego tygodnia ze dwa filmiki, bo w zeszłym tygodniu robiłem więcej materiału, stąd nie będzie to zły weekend. A że jutro święto maryjne, pielgrzymki niech tam idą w parasolach i w tych foliach ochronnych, tam gdzie zaplanowały. No i tyle. Było pięknie, zacnie, kolorowo. 27 sierpnia, 3 sierpnia, czy tam jakoś tam to, co wtorek. Jak masz większą ekipę, chcesz jechać w inny dzień, dawaj cynk, jedziemy z wami razem. Porobimy robotę. Miło było wczoraj przybić za Berlinem piątkę, właściwie usiąść w szparkę przez podwórz łapkę. I cześć, cześć, co tam, super filmy, haha, cześć, cześć, cześć. A 3 metry obok nas bramka wyjściowa, taka widzę, furtka. A ja ta ręka w tej siatce, ledwo wyjąłem. Miło było. Mam nadzieję, że coś kupiliście ciekawego. Pozdrawiam pana komisanta z łańcuchem złotym na szyi takim. Takiego łańcucha złotego w życiu nie widziałem. Grubego, ja pierdykam, co goś miał. Tak chodził, ale widać, że gruba ryba na dzielnicy. Czy nie komisant, być może osoba prywatna, ale wyławiał sztuki chłodnym okiem. Pozdro 600, nawet 700, widzimy się niebawem. Cześć. A, kurde, zaginęła mi gdzieś jedna dziewczynka. Kto mi to wysłał, nie wiem nawet gdzie, czy na Facebooku, czy na telefonie. Dziewczynka mi zaginęła do pomocy i też dostałem, stary, powiedz, że tego słuchasz. Dostałem też zdjęcie profilu jej mamy. Nie wiem, gdzie tego odszukać, bo czasami się gubię, kurde, dużo roboty. Proszę, wyślij mi to jeszcze raz, może już to mam gdzieś w wiadomościach. Wyślij mi to jeszcze raz, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby tę akcję pomocową zrobić. Pozdróweczki 600, nawet 700 dla was. Cześć.